Winter Trip High Five. Ekspedycja Nordkap. Witajcie w kolejnym odcinku w serii Winter Trip High Five, czyli wielkiej wyprawy za koło podbiegunowe, ekspedycja na Nordkap. Ja jadę Dodge'em Ramem, piękny spalinowy samochód, a tu przeciwieństwo. Daniel z Damaris jadą Teslą Model S. Tesla nie rządzi, spaliniaki rządzą. Jesteśmy właśnie na południu Norwegii, w miejscowości Bergen. Jedna z największych miejscowości w zasadzie. Oła! Oła! Nie możemy zrobić! Co się stało? Boże! Boże! Jezu, wszystko w porządku? Jezu, chłopaki! O Jezus Maria! Prawie zawału z Ajzą dostałyśmy! Gdzie jest? Matko, co wam się stało? Jezu. Dobra, nic nie będzie. Jak to nie? Co wy macie na twarzy? Będzie dobrze. Jezu. Nie panikuj, Damaris. Spokojnie, kochana, spokojnie. Co się z wami stało? Masz apteczkę? Co ty masz? Co się z wami stało? Ale szybciej, proszę, Daniel. Dobra. W porządku? Nie, wszystko jest okej. Okay. Na twarzy przynajmniej, ale coś dziwnie wyglądasz. Nie, już jest w porządku, jest okej. Okay. Ale jesteście... Daniel, jak się czujesz? Dobrze, wszystko. Jakoś nie wiem, czy to moja, czy twoja wina, ale spoko. Przepraszam, jeżeli to moja wina. Dobrze, że się było bez karetki. To co? Dawaj kluczyki, lecimy, bo już spóźnieni jesteśmy. Robert, wiesz, gdzie są kluczyki od Dodge'a? Bo gdzieś zgubiłem. Tak, tutaj masz. A. Czekaj, czy Tesla mi się naładowała. No, zobaczymy. Ja mam jeszcze paliwa na jakieś 500 km. Sprawdzę na aplikacji. 97%. Na szczęście. Dobra, ja jestem gotowy. Znowu musielibyśmy stać na ładowarce. Przestań gadać. Cały czas mi dokuczasz. Cudowne jest to wstawać rano i wiedzieć, że ma się 100% baterii za darmo. No i 60 km zasięgu, co? Zaraz na kolejnym ładowarce będziemy zatrzymywać. No wcale nie 60. No ile? Ale ja przynajmniej jestem ekologiczny. Ja też. A prawdziwy samochód musi ryczeć, musi jeździć, musi być zapach. Benzyny. Elektryki to przyszłość. To jest prawdziwa motoryzacja. Zobacz, wczoraj tutaj stanąłem, miałem 30%, teraz mam 100. I mogę spokojnie ruszać w drogę na Nordkap. Genialne, co? Ja cię kiedyś przekonam do tego. Jednym ruchem wyciągasz. Skoro te elektryki są takie zajebiste, to odpal go. Już jest odpalony. No i... No i widzicie? Ja wam pokażę prawdziwy samochód. Cichutkie. Spokój, cisza. Nie tak jak wasze V8. Miód na moje uszy. Tego nie było trzeba. Czujesz to? To jest prawdziwa motoryzacja. To są emocje prawdziwe, to nie elektryki. Silnik Tesli, wiesz jaki jest mały? Silnik Tesli jest taki. A tutaj zobacz. Tutaj masz całą komorę, gdzie masz olbrzymi silnik jak na statku. To jest to. Zatrzymałem się na wegańskiego burgera i właśnie go skończyłem, więc... Wsiadam do Tesli. Tesla ma teraz 73%, to więcej niż w moim telefonie. Tesla jest super. Macie coś takiego w zwyczaju, że nosicie przy kluczach bryloczek? Ja noszę przejściówkę do ładowarki. Kocham Teslę. Nie wyobrażam sobie życia bez Tesli. Hop, już 72%. A my dalej jedziemy. Jestem ekologiczny, nie mam sobie nic do zarzucenia. I jak tam smrodzie grzybowy? Kurde, gdzie te moje wege kiełbaski? Kurde, gdzie te moje wegańskie kiełbaski? O, są. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Ram tego nie ma. Ram nie ma tego. Zobaczcie tylko. 3, 2. Cudownie. Elektryki rządzą. 5 km do ładowarki. To brzydkie w ogóle, duże, wielkie, nieporadne. Patrzcie, ile ładowarek. Cudownie. Wychodzimy sobie spokojnie. 4 godziny teraz będziemy czekać na ciebie. Jeszcze raz, przepraszam. Nie słyszę, wyłącz silnik, to możemy rozmawiać wtedy. Wiesz co, świeci się na niebiesko, pulsuje i ładuje się dosłownie kilka sekund i jedziemy dalej. Co cały czas mi mówisz? Mamy tutaj 3 miejsca. Mogę pójść ci na rękę, zostawimy tutaj tego elektryka i za 2 godziny będziemy 200 km. Ale to dosłownie 10 sekund. Sekund czy godzin? Czemu wy tacy jesteście? Weź. Szukacie spiny, naprawdę? Weź. Jesteśmy na super wyjeździe, jest to środek Norwegii. Rzuć wszystkie rzeczy na pakę, siadaj tu, jedziemy. Nie będziemy cały czas stać tutaj. Ale ja jadę samochodem elektrycznym swoim.
A tam elektryczny. Ja nigdy się nie wsiądę do takiego auta. Kiedy ja się ładuję, on traci paliwo. Nigdy tego nie zrozumiem. Weź kurwa. Wyłącz ten silnik. Wyłącz ten silnik. Wyłącz ten silnik. Kurwa. Nie rozumiesz, co się do ciebie mówi? Przegiąłeś! Ała! Kuźwa! Wszystko dobrze, Robert? Robert, wszystko dobrze? Co? Dobrze? Czemu ja siedzę w Tesli? Wiem, że my się nie lubimy, bo kochasz elektryki, ale nic się nie stało? Jak to kocham elektryki? Czemu masz moją bluzę? Co tu się chodzi? No ja tym moim autem. Co tu się odpierdziela? No nic, właśnie jedziemy na Nordkap i... Ja tym pojechałem? No cały czas tym jedziesz. Czekaj. Pamiętacie, jak dzisiaj rano, będąc w hotelu, ty będziesz pamiętała, bo ty jesteś poza sytuacją. Minęliśmy się między dwoma pokojami z Danielem i walnęliśmy się w głowę, a w nie, krwi. Nie. Wstaliśmy, ubraliśmy pamiętasz, się, prawda? Wzięliśmy klucze. Nienawidzę elektryków. Nigdy nie lubiłem elektryków. Przecież to wszystko jest... Nie, ja wziąłem... Nie miej mi tego za złe. Ja wziąłem Au! I teraz jesteśmy naprawieni. Wszystko się rozwiązało. Muszę zdjąć tą szmatę. Dawaj moją bluzę. To dlatego się tak cały dzień nieswojo czułem. Myślałem, że mam wirusa, że mam COVID, bo totalnie straciłem poczucie smaku, siedząc w tym samochodzie. Z tego miejsca specjalne podziękowania dla firmy alkopatrol.pl, bo my na trzeźwo chyba nie wymyślilibyśmy takiego scenariusza. Jednak po przebadaniu alkomatem mogliśmy dalej ruszyć na północ. Okej. Pojawił się z rana mały problem. To jest wszystko, co mogę zobaczyć na tym telefonie. I słabo trochę, czuję się z tym źle, bo przez następne 2-3 tygodnie będę poza Polską. Będę musiał się komunikować chociażby z rodziną, ale też dodawać różne rzeczy na Instagrama. Dlatego wymyśliłem, że jak oni się ładują na tej ładowarce, to ja po prostu pójdę sobie kupię ten telefon. A to jest cmentarz elektryków. Zobaczcie. Niesamowite. Same Tesle. Tutaj Tesla, X, Y, 3, Tesla S, Tesla, ta ma rozbity przód, ta ma coś tam, wymiana baterii, wszystko, Tesla. Niesamowicie być w takim miejscu. Zobaczcie, same Tesle, setki Tesli, to jest serwis Tesli. Setki zepsutych Tesli, ale jedna, ta z Polski, jedzie przede mną. Ale zaczęło się robić naprawdę zimno. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak zimno jest teraz w Norwegii, to właśnie tak zimno. Mega zimno! Woda w wodospadach zamarza. Rozumiecie to? Na co my się piszemy? Po drodze mijaliśmy kolejne cudowne krajobrazy, przy których nie sposób się nie zatrzymać. Tesla i Ram jechały dalej na północ Norwegii. Po drodze mijając oczywiście kolejne dziesiątki promów. Jak się jedzie? Orki. Orki z Majorki. Orki z... Co tu się dzieje? No nic, holujemy. Będziesz... Co będziesz holował? Ciebie. Aha, no widzicie. Takie samodowartościowanie się. Stoimy teraz, czekamy na prom, właśnie już w sumie podpłynął. Daniel robi sobie zdjęcie, relacje, że niby ciągnie rama. Nawet prawdziwej liny holowniczej nie umie zaczepić, no naprawdę. I co, będzie na grupę elektromobilności? No tak, patrzcie, rozładował się. Promy miały też bardzo istotną zaletę. Można było się napić kawy z cudownym widokiem za oknem. Kolejną godzinę stracimy na tej ładowarce, to jest jakiś dramat. Jak ty możesz tak żyć? Racja, brachu! Wypijemy za to! Kto z nami nie wypije tego, we dwa kije! Prawy do lewego! Wypij kolego! Przecież wiemy, uwaga! Zbita szybka pomoże, czy nie pomoże? Patrz, nagrałeś to, jak zbiłem. Polecam, zbita szybka. Cześć! Co tutaj robi Polak? Pracuję. Wiedziałem, że tu będziesz, że ja akurat jadę do Oslo, akurat cię trafiłem na fotkę, kurę. Cześć, Robert. Chcesz poupalać? Umiesz upalać? Nie, wolę nie. Dawaj, jak tu masz duży plac, jak chcesz to śmiało. Odłączę się trakcję i spróbuj sobie. Śmiało, pokaż jak to rzuca bokiem. Kurwa, patrzę, 008, kurde, nie?
Pozdro dla... Jak masz na imię? Rafał. Cześć, Rafał. Rafał jest serdecznie. Kolejnym Polakiem na Islandii, w Norwegii mieszkającym, którego spotkaliśmy akurat tutaj na Adwarce i jest jeszcze Krystian. Zaparkowaliśmy teraz przed domem Rafała i idziemy na kawę. Teraz pijemy kawę, a przy okazji dowiedziałem się od Rafała, że ta woda, która tu leci, to jest woda prosto z lodowca, tak? Następnego dnia wody z lodowca już nie było, ale były za to piękne, majestatyczne widoki. No, może nie ta Tesla, chociaż to ujęcie, co prawda, bardzo ładne. No ale zobaczcie też, jaką pogodę mieliśmy. Wszystko nam dopisywało. Nawet Ajza była zadowolona. Mimo, że zmęczona podróżą, to zadowolona. Oczywiście ładowarki kolejnego dnia, bo tego nie może zabraknąć. Swoją drogą, ta podróż to mogłaby się nazywać podróż od ładowarki do ładowarki, a nie ekspedycja Nordkap. Jechaliśmy dalej, w dobrych nastrojach. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Mieliśmy kolejne piękne krajobrazy. Tutaj złapała nas akurat burza. No i tak się żyło. Jesteśmy właśnie na promie z Bodu do Moskenes. To jest prom, który łączy te dwa jakby cyple wybrzeża. Przez to nie musimy zapierdzielać 400 km więcej, oszczędzamy czas, paliwo w moim przypadku, powiedzmy wam prom i nie musimy stać przynajmniej na ładowarkach. To jest najlepszy plus tego wszystkiego. No i za 2 godziny będziemy w Moskenes na Lofotach, czyli najpiękniejszej krainie w Europie. Coś do dodania? Zastanawiam się, czy te ciężarówki wiozą krowy. W sensie wszystkie ciężarówki są związane, to oznacza, że będzie sztorm. Dlatego jesteśmy podekscytowani, bo będzie nam ich rzucać na... Tak, no, na może masz rację. Nasze samochody nie są związane. To jest dość ciekawa sprawa. Jak widzicie, tam dalej też wszystkie ciężarówki są związane i nie za bardzo się orientujemy, czy to zawsze tak profilaktycznie, czy dlatego, że będzie zapierdzielał prom. Ale prom. Ale pierwszy raz dopiero wiążą ciężarówki, od kiedy pływamy tutaj promami, więc musi być ostro tutaj. Muszę wam coś zdradzić. Daniel i Damaris wzięli jedzenia co najmniej na półtora roku, a ja wziąłem jedzenia na 100 km. Na 150 km. Kop zoga. Wyglądam się już niedobrze. Damaris, w trzech słowach, jak miałaś podróż dotychczasowa? Dotychczasowa było cudownie teraz. Super, Daniel. Teraz nie jest, bo buja i jest niedobrze. Daniel już się wypowiedział, koniec rozmowy. Ja, cześć! Daniel jest pantoflem i żona za niego mówi wszystko i widzicie, tak to jest. A dla mnie wszystko spoko. Co? Zastanawiam się, czy te ciężarówki dobrze przywiązali, bo naprawdę czasami tak buja. A ja się zastanawiam, czy Ram wyje na dole, bo Robert nie wyłączył. Nie, tylko Ajza, czy wyje. Nie mów tego, bo mi serce węga. Powiedzcie mi, moi drodzy, czemu was denerwuje ten prom? Bo ty w nim jesteś. Tego się nie spodziewał. Byli w tym ubranie? Kochasz mnie? Boję to, bo kamerę zrób. To powiedz, czy kochasz mnie, czy nie? No dobra, no. Kochasz mnie? Oczywiście, Robert, że cię kocham. Nienawidzę ich. Dzień dobry, Lofoty! Cudownie. To jest akurat Reinebringen. To jest szczyt, który jest moim zdaniem najpiękniejszym miejscem do obserwowania. Wszedłem tam 3,5 roku temu i się zakochałem w tym miejscu. Uważam do tej pory, że to jest najpiękniejsze miejsce w Europie. I ta góra jest tak wielka, że nie widać stąd nawet szczytu przez tą mgłę. Ram dojechał, Alcopatrol.pl dojechał, Ram Factory dojechał i Buczo dojechał. Program High Five dojechał, cudownie. Nawet Tesla dojechała. Jestem w pełni odpowiedzialny za to, co powiedziałem. Lofoty to jest najpiękniejsza kraina w Europie. Nie mogłem oderwać oczu od tych majestatycznych krajobrazów. Kocham ich, naprawdę. Kocham Daniela i Damaris. Są prywatnie świetni, ale to jest tak męczące, jeżeli co 150 km albo co 100 km musisz się ładować. Nie możesz spać w fajnym miejscu, tylko musisz spać na ładowarce, bo przez noc zasięg spadnie ci o 20%. Przez ten wyjazd Tesla ładowała się, teraz już totalnie na poważnie mówiąc, jakieś 30 razy. I chyba bym nie skłamał, jakbym powiedział. Nie wiem, czy nie więcej. Bardzo męczące to jest, że... Boże, jak to pięknie. Bardzo męczące to jest, że w ciągu dnia kilka godzin musimy poświęcać na ładowarki. I trochę śmieszne to też jest, że Daniel, jak tankowałem przed Preikestolen, czyli 9 dni temu, tankowałem paliwo do pełna za 1050 zł, który mam zasięg na 2000 km. Mierzył mi ze stoperem 3 minuty i śmiał się, że to długo,
tak nie za bardzo zrozumiałem, o co chodzi w tym, z tym stoperem, chyba że chciał pokazać, że spalinowe auta są zajebiste. To wtedy rozumiem, bo to zajebiste, że auto się tankuje 3 minuty i może przejechać 2000 km. To jest sztos. Mamy teraz bardzo wąski most, trochę przerwa, w międzyczasie pokażę wam widoki. Cudownie to jest. Oj, bardzo cudownie, ale jeszcze lepsze rzeczy zobaczycie w kolejnym odcinku programu High Five, serii Winter Trip High Five. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do następnego.